Powoli zbliża się koniec roku. Dzień staje się coraz krótszy. Robi się coraz zimniej, czyli święta już za pasem. Kilka lekcji o sztuce za nami, więc tym razem pozwolimy sobie na małą odskocznię artystyczną i przyjrzymy się, w jaki sposób nasze grudniowe święta wpływają na artystów. Czy się nimi przejmują? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach, z której strony i jeśli w ogóle, to po co? Żeby o tym opowiedzieć, musimy Wam przybliżyć pokrótce, czym dla naszej kultury są święta i jak bardzo nasycony jest nimi grudzień i koniec roku. Mówimy tu o naszej kulturze, czyli tym, co dzieje się w Europie i ewentualnie Ameryce Północnej czy Australii, w której, nie wiem czy wiecie, w trakcie świąt jest środek lata. Inaczej to wygląda w pozostałych krajach, ale nie będziemy się tym teraz zajmować. Nieważne gdzie mieszkacie, w grudniu wystrój różnych powierzchni publicznych, sklepów i innych pizzerii, w mieście czy na wsi, nawiązuje do Święta Bożego Narodzenia, czyli święta katolickiego, odbywającego się 25 grudnia. Wszędzie stawiane są przyozdobione choinki, okna rozświetlają lampki, a główne ulice w miastach zyskują na uroku. Oczywiście nie można zapomnieć o wszechobecnym Mikołaju, prezentach i reniferach. Sami też wprowadzamy do domów różne świąteczne elementy. Na zajęciach plastyki tworzymy prace, w których pojawiają się choinki, śnieg i czerwono-zielone ornamenty, zmieniamy tapety w telefonach i komputerach, zakładamy śmieszne skarpetki z Grinchem czy kolczyki w kształcie prezentów. I tak jak ta cała atmosfera wpływa na nas, tak samo wpływa na artystów. I nie mówimy tu tylko o reżyserach, którzy co roku dostarczają nam kolejnych odsłon świątecznych perypetii. Mówimy o malarzach, rzeźbiarzach i innych artystach działających w sztuce współczesnej. Od lat czerpali oni małe inspiracje z tego okresu końca roku. Kilku z nich już poznaliście w naszych poprzednich filmikach, kilku dopiero poznacie. Ale chcielibyśmy Wam teraz pokazać, że nawet ci bardzo znani, którzy byli pionierami w swoich epokach, nie pogardzili stworzeniem prac z świerkami, bombkami i mikołajami. Na pierwszy ogień nasz słynny surrealista, Salvador Dali, który stworzył cykl 19 kartek świątecznych. Picasso, współtwórca kubizmu, malował Mikołaje. Jeff Koons, amerykański współczesny malarz i rzeźbiarz, pokazał, jak można sprytnie przerobić Rudolfa na zabawkę. Banksy, czyli angielski street artowiec, który anonimowo tworzy na ulicach całego świata, zawsze utrzymuje polityczny charakter swoich prac. Szopka, którą zaprezentował na tle betonowych fragmentów muru, odnosi się do konfliktu pomiędzy Palestyną i Izraelem, czyli terenami, na których miał urodzić się Chrystus, a które za sobą nie przepadają. Amerykańska gwiazda sztuki, Andy Warhol, nie tylko fotografował się przy choince, ale również tworzył kartki świąteczne. Ai Weiwei z kolei jest chińskim artystą, który tworzy prace mówiące głównie o polityce i społeczeństwie, o tym, co jest ze światem nie tak, jak powinno. Co roku tworzy plakat dwóch bóstw chińskich, które tradycyjnie wieszano przy wejściu do domu, aby go strzegły. Za każdym razem są one prześmiewcze. Zawierają od małych elementów jego własnych prac po lamy z popularnych memów. Joseph Beuys to niemiecki artysta, który w swojej twórczości zajmował się głównie rzeźbą i instalacją artystyczną. Zrobił zdjęcie choinki, która przez 4 lata stała w jego pracowni. Jak widzicie, nie ma za wiele igieł ani ozdób, ale pokazuje przemijanie i ten sentymentalny wydźwięk świata. Henri Matisse był francuskim malarzem, który pokazał święta w, uwaga, fowistycznej formie, czyli dużo koloru, dużo kontrastu, no i dużo dziwactwa. Damien Hirst, jeden z najlepiej zarabiających aktualnie żyjących angielskich artystów. Gościliśmy go nawet raz w łaźni. Stworzył pracę o nazwie Bożonarodzeniowe drzewko, czyli przyozdobioną choinkę, z tą różnicą, że zamiast bombek, światełek i łańcuchów, Hirst kontrowersyjnie użył opakowań po lekach, strzykawek, wielkich tabletek i innych zdobyczy nauki i medycyny. Praca ta powstała w 2015 roku i swoją formą wyrażała nadzieję na pozytywną przyszłość, tak jak leki i współczesna medycyna daje nadzieję chorym. A teraz krótki warsztat, żebyście mogli sprawić bliskim dużo radości. Potrzebujecie kartki z bloku technicznego, nożyczki, farby akwarelowe, kartkę do akwareli, mazaki, kredki i klej. Zaczynamy! Thank you.
Na koniec kilka ciekawostek od nas, aby każdy z Was był pełen wiedzy i mógł wszystkich zadziwić na wspólnych zimowych spacerach. Czy wiecie, dlaczego Mikołaj jest w czerwonym stroju? Wszystko przez firmę Coca-Cola, która do swoich reklam wprowadziła wizerunek brzuchatego, wesołego Mikołaja z pokaźną brodą i w czerwonym stroju, nawiązującym do koloru wykorzystywanego właśnie przez Coca-Colę. Wcześniej Mikołaj wyglądał trochę bardziej jak biskup albo ksiądz. Skąd się wzięła w naszych domach choinka? Ten zwyczaj przywędrował do nas z Niemiec. Jest przyjęte, że zielone iglaste drzewo symbolizuje życie i pomyślność. Kim z kolei są kolędnicy? To przebierańcy głoszący pozytywną wieść, życzący wszystkiego, co dobre w domostwie, do którego zawitają. W zamian oczekują drobnych darów z dobrego serca. Może i w Polsce kolędników już tak często nie spotykamy, jednak w Stanach Zjednoczonych bardzo często chodzą nawet po ulicach i umilają wszystkim spacery i zakupy. A czy sądzicie, że girlanda cokolwiek łączy? A właśnie, że łączy. Girlandy to wszystkie ozdobne łańcuchy papierowe z cukierków, szyszek, bombek, gałązek świerkowych. Symbolizują one więzy rodzinne i przyjaźń, pozytywne relacje i partnerstwa. I na koniec czerwononosa zagadka. Jak myślicie, czy renifer Rudolf pochodzi z baśni czy reklamy? Oryginalnie z reklamy. W 1939 roku w ramach świątecznej kampanii promocyjnej sklepów Montgomery Ward została wymyślona postać renifera Rudolfa i ilustrowany wiersz. Kilka lat później ów sklep rozprowadził 6 milionów egzemplarzy wiersza jako książeczkę, a pięknie śpiewający Gene Autry rozsławił piosenkę w całym kraju. Znacie ją? Zaczyna się słowami: Rudolf czerwononosy, to renifer każdy wie. I z tą piosenką zostawiamy Was w świątecznym nastroju. Do usłyszenia! They never let poor Rudolph join in any reindeer games.